12 lipca 1975 roku w weekendowym wydaniu nowojorskiego Nowego Dziennika ukazał się nekrolog. Dotyczył on żołnierza Legionów, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, ostatniego komisarza generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku, działacza polonijnego oraz kawalera orderu Virtuti Militari. W tym krótkim tekście znalazła się jednak informacja najważniejsza, ponieważ dotyczył on jednego z najwybitniejszych oficerów polskiego wywiadu w historii, Mariana Chudowskiego. Marian Chodacki urodził się 15 lipca 1898 roku w Nowym Sączu w rodzinie Juliusza i Marii Zraczyńskich. Dorastał w środowisku patriotycznym. Ojciec, adwokat, był zaangażowany w działalność społeczną i samorządową. Matka podczas I wojny światowej opiekowała się rannymi legionistami. Na ich leczenie przekazała całą swoją biżuterię. W chwili odzyskania niepodległości Chodacki wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. Wkrótce trafił do 34. Pułku Piechoty, a wraz z nim na front wojny polsko-bolszewickiej. W wieku zaledwie 16 lat Marian Chodacki wstąpił do Legionów, idąc w ślad swojego starszego brata Juliusza. Pomimo młodego wieku został on dowódcą oddziału wywiadowczego, a w listopadzie 1915 roku objął dowodzenie nad plutonem. To doświadczenie w Legionach, doświadczenie w szkole wojskowej, jednostkach liniowych zaprocentowało podczas wojny polsko-bolszewickiej, gdzie Chodacki odznaczył się doświadczeniem bojowym oraz męstwem. Na polu walki Chodacki wielokrotnie wykazał się prawdziwym bohaterstwem. Za odwagę i poświęcenie podczas bitwy pod Kazimierówką na Polesiu oraz walk pod Grodnem i Czarnobylem został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1921 roku Chodacki rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które wkrótce jednak przerwał. Od maja 1922 roku kontynuował naukę na dwuletnich studiach sztabowych w Wyższej Szkole Wojennej. Ukończył je w 1924 roku w stopniu kapitana. Otrzymał przydział do służby w oddziale drugim Sztabu Generalnego, czyli Polskim Wywiadzie Wojskowym. Marian Chodacki trafił do służby w Referacie Zachód. Przez pewien czas był nawet jego kierownikiem. Bardzo szybko odniósł też swój pierwszy wielki sukces. Wytypował, zrekrutował i w pierwszym okresie prowadził jednego z najsłynniejszych polskich szpiegów, rotmistrza Jerzego Sosnowskiego, który dostarczył dowodów na łamanie przez Rzeszę Niemiecką postanowień Traktatu Wersalskiego. Historykom i badaczom wywiadu Marian Chodacki znany jest głównie jako oficer, który pozyskał do współpracy rotmistrza, a później majora Jerzego Sosnowskiego, który pracował później w Berlinie i tam pozyskiwał najważniejsze tajemnice niemieckiego Reichswehrministerium, czyli niemieckiego Ministerstwa Obrony. Sosnowski został aresztowany w roku 1934, w 1936 wymieniony na niemieckich agentów i zaraz po przekroczeniu polskiej granicy aresztowała go polska żandarmeria wojskowa pod zarzutem współpracy z niemieckim kontrwywiadem. W wyniku procesu, który potem się toczył, Sosnowski został skazany na 15 lat więzienia. Chodacki w tym procesie zeznawał jako świadek obrony, co mogło narazić jego dalszą karierę. Do apelacji procesu, w wyniku którego Sosnowski został skazany, nie doszło ze względu na wybuch II wojny światowej. W 1927 roku Chodacki został attaché wojskowym w Finlandii, akredytowanym również w Szwecji. Doprowadził do intensyfikacji współpracy wywiadowczej i obronnej z tymi państwami. W uznaniu zasług został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, szwedzkim orderem miecza pierwszej klasy oraz fińskimi odznaczeniami, orderem Białej Róży i Skytskarem, krzyżem Korpusu Obrony. Wypełniając obowiązki dyplomatyczne, jednocześnie prowadził działania wywiadowcze, kompletując informacje z Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Misję swą pełnił do listopada 1931 roku. Wiadomości o pracy wywiadowczej Chodackiego z tego okresu są bardzo skąpe, ponieważ po roku 1945 większość archiwów oddziału drugiego trafiła w ręce Sowietów.
Sam Chodacki nie miał w zwyczaju opowiadać o swojej pracy i sprawach objętych tajemnicą państwową, podobnie jak wielu innych oficerów dwójki. Jego dyskrecja zawodowa w tym względzie jest wręcz wzorcowa. Po powrocie do Polski Marian Chodacki trafił na krótko do 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Już jednak w 1933 roku otrzymał od ministra Józefa Becka propozycję przejścia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Początkowo pracował w Wydziale Wschodnim Departamentu Polityczno-Ekonomicznego, ale już w 1935 roku objął stanowisko chargé d'affaires przy poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Do MSZ-u Marian Chodacki trafił po dymisji ministra Augusta Zaleskiego jako zaufany pułkownika Józefa Becka, nowego szefa resortu. Pułkownik Józef Beck uważał go za jednego z najwybitniejszych dyplomatów wśród byłych żołnierzy. Darzył go pełnym zaufaniem, pomimo że zdarzało im się spierać w kwestiach merytorycznych. W grudniu 1936 roku Chodacki objął funkcję komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku i piastował tę funkcję aż do wybuchu wojny. Okazał się odważnym obrońcą interesów Polski, gdańskiej Polonii, ale także i społeczności żydowskiej, która zabiegała u niego o pomoc. Prowadził równolegle działalność wywiadowczą, zbierając wraz z podległymi mu pracownikami informacje o niemieckich przygotowaniach do nadchodzącej wojny. Marian Chodacki w ostatnich miesiącach swojej misji w Gdańsku w swoich raportach pisał o wzroście szowinistycznych oraz triumfalistycznych nastrojów wśród ludności niemieckiej, a także o strachu mieszkańców wolnego miasta Gdańska, w szczególności mniejszości żydowskiej. 23 sierpnia 1939 roku pożegnał on swoją żonę Halinę, która wyjechała do Polski. Chodacki przeczuwał, że wybuch konfliktu zbrojnego to kwestia dni, a może i godzin. Latem 1939 roku sytuacja w Gdańsku była skrajnie napięta, w związku z czym Marian Chodacki polecił, by odesłać do Warszawy wszystkie akta niejawne komisariatu oraz podległych mu polskich instytucji, jak również ewakuować z Gdańska oficerów oddziału 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Szczególnie trudnym doświadczeniem była dla niego wizyta na pokładzie pancernika Schleswig-Holstein na tydzień przed wybuchem wojny. 1 września 1939 roku aresztowano go. Już jednak 3 dni później, dzięki interwencji wysokiego komisarza Ligi Narodów, Niemcy zdecydowali się odstawić Chodackiego do granicy litewskiej, skąd przedostał się najpierw do Polski, następnie przez granicę rumuńską do Francji, gdzie otrzymał przydział do ośrodka oficerów w Vichy. W roku 1941 Marian Chodacki popadł w konflikt z przełożonymi na tle negatywnej oceny polityki rządu generała Władysława Sikorskiego, w tym układu Sikorski-Majski. Został karnie odesłany na 2-letni urlop, przez krótki czas przebywał nawet w areszcie domowym. Sytuacja zmieniła się dopiero po katastrofie gibraltarskiej. Nowy naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, potrafił już należycie ocenić jego kompetencje. Chodacki został przydzielony do służby w Centrali Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. Chodacki cieszył się u przełożonych bardzo dobrą opinią. Szef Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego, pułkownik Stanisław Gano, cenił go za ponadprzeciętną inteligencję, zdolność do nauki języków obcych oraz umiejętność odnajdywania się w meandrach życia politycznego. We wrześniu Chodacki został wyznaczony na stanowisko ministra pełnomocnego w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Była to jednak tylko przykrywka. W rzeczywistości pełnił funkcję kierownika samodzielnej placówki wywiadowczej o kryptonimie STZ. Koordynowała ona pracę oddziału 2 na całej półkuli zachodniej, od Kanady po Argentynę. Chodacki pod pseudonimem Maracz zreorganizował pracę podległych sobie placówek. Zintensyfikował współpracę wywiadowczą ze służbami brytyjskimi oraz amerykańskimi. Miał świadomość, że pozycja rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie na arenie międzynarodowej staje się coraz słabsza. W styczniu 1945 roku napisał analizę, w której trafnie przewidział wyniki konferencji jałtańskiej. Nie miał żadnych złudzeń.
co do tragicznej przyszłości Polski. Nie był to ani pierwszy, ani ostatni raz, kiedy niezwykła przenikliwość umysłu Chodalskiego pozwoliła mu trafnie przewidzieć bieg wydarzeń w przyszłości. W roku 1933 napisał tekst, w którym trafnie przewidział zapisy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, dzielącego strefy wpływów między Niemcy a Sowiety w Europie Środkowej. W maju 1941 roku przedstawił Churchillowi memorandum, w którym dowodził nieuchronności wybuchu wojny między Niemcami a Sowietami w ciągu kilku tygodni. Przykładów tej dalekowzroczności jest więcej i można znaleźć je w wielu innych dokumentach jego autorstwa. Dostrzegając zagrożenie ze strony wywiadu sowieckiego, w marcu 1945 roku Maracz zaczął ukrywać archiwa STZ-u w klasztorze sióstr nazaretanek w Filadelfii. W testamencie sporządzonym w 1949 roku napisał, że po jego śmierci zbiory te odzyska tylko ten, kto będzie znał miejsce ich przechowywania oraz słowne hasło, a także przedstawi upoważnienie do odbioru, którym była połowa biletu z nowojorskiej pralni. Wskazówki te zdeponował wśród swoich znajomych. W 1959 roku zmienił jednak zdanie i za pośrednictwem zaufanych osób potajemnie wydobył archiwum i ukrył je w zasobie nowojorskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Tam pozostało ono niezidentyfikowane aż do jego śmierci w 1975 roku. Dzięki jego zapobiegliwości archiwum STZ-u stanowi obecnie najpełniejszą, zwartą kolekcję dokumentów polskiego wywiadu z okresu II wojny światowej. Marian Chodacki zmarł w Nowym Jorku 26 czerwca 1975 roku. Po śmierci jego żony Haliny w 2000 roku prochy obojga wróciły do Polski i zostały złożone w grobie jej rodziny na Starych Powązkach w Warszawie. W 2021 roku Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził renowację nagrobka Chodackich. Jej inicjatorem była Służba Wywiadu Wojskowego. Dwa lata wcześniej Marian Chodacki został bowiem patronem Centrum Kształcenia Służby Wywiadu Wojskowego, a minister obrony narodowej awansował go pośmiertnie do stopnia podpułkownika. W styczniu 2023 roku odsłonięto pamiątkowy obelisk Maracza przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ten sposób instytucje państwowe wolnej Polski spłacają dług wdzięczności i przywracają narodowej pamięci postać Mariana Chodackiego, do niedawna zapomnianego bohatera II Rzeczypospolitej, który w pełni zasługuje na docenienie i upamiętnienie.